Dobra, druidzi. Live. Ze starszym, on na pewno będzie wiedział. Słuch. Masz wódę? Max poziom energii zwiększa. Wezmę ile. Ile mamy pieniędzy? Dużo. Słuch. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Aha. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Karta dziadka. Nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Zachęcają. Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Tak, oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. No tam mam, ja gotowy. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy już jest. Śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzę. Już jest! Modlą się. Domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów. Będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina. Dokładnie tak. Modlić się, dziady. A ja idę się dymać. Zwiększa natężenie Dobra, napiję się jak będziemy obok. A, my jesteśmy w sumie obok. Dobra, widzowie. I co? Już? O ja pierdziele, nie piłem pot. Myślałem, że to... Myślałem, że chwilę to potrwa. Zostaw! Jaskółka ile jeszcze trzyma? O, stu nadał. No nie kup mnie! Zara, bo bufuje. Kot, nie? Grom? Luj, grom dawaj. Palimy grom. O Boże! Ma żardem.
O nie, tu nadał. Ja go złym mieczem chyba bije. Też złym. Może to. Użyłem? Ty, ja jaskółkę wypiłem? W tupę nic nie leczę. Wejdź to. Ile go uderzyło? Ty, może to, co pioruny robi. Najwyżej mnie złanszotuje. XD. To musimy go chyba po jeden bić. Ty, ja muszę pousuwać sejwy. Gdzie one są na dysku? To jest jakiś spieprzony wiedźmin, widzisz? Ja pierdziele, popieprzy mnie. Kiedy to jest? A już. Dobra, nowy plan. Powaga. Może zamieć. Luj, wypijemy wszystko. I go zdymamy. Groma nie pije. Ty, grom to jest troll, bo to uniemożliwia uniki. Powaga teraz. I gniew kamieniaka. To działa. Dobra, pato. Sejwik. Puszczyk. Pyk. Pyk. Zamieć. Pyk. Ja pierdziele. Wilk? Pij tego wilka! Wilku! Nie umrze, nie? Na zawał. O kurde, w dupę. Ile on się będzie leczył? Zjedz kanapkę. Dobra, damy radę. Lagi, tak działa ten potek rozpieprzony. Uuu! 20! Uuu! Ale tu po jeden. Szybki. Dobra, już prawie padł. Ile on HP ma? Młotkiem jak w gotiku? To jest plan.
Dawaj na Tora! Gromowładnego! Uch! No bij! No bij! Masz. Nie, ten potek, ta zamieć, to jest w dupę. Nie, po jeden też. Ta zamieć tu jest takie gówno, no nie da się grać. No mało mu HP zeszło. O nie, stuna dał, o nie! Nie! Ole się zbiera! Pół HP już prawie mu zbyliśmy. Powiedzmy. Ard? Nic mu nie bił. Biłem go ardem. O nie! Zamieć zeszła! A zobaczcie, jak szybko nam się odnawiają znaki. Zrobimy go, bo on ma mały movement. Gameplay typu dobrego. To jest tak zwany boss powaga. Podejdź tu. Co? Podejdź tu. Tyra. Co? Mniej go uderzyło niż wcześniej. A, bo mi zszedł ten enchant. Dzięki. Nie, stun nadał! Cześć dziadek, pożyczysz szczęścia dla widza? Jutro się żenię. Wszystkiego najlepszego, widzu. Na nowej drodze życia. Pożyczam szczęścia, ale... Jak nie pokonam bossa, to nie mam szczęścia raczej. Poza tym widziałeś, jak ja gram w kości? O nie, stun. Nie, nie wbił. Pół HP już nie ma. Dobra, Ardzik. Dobra, Ard to gówno. Ale krwawi ten golem. To jest jakaś zbroja ironmanowa taka. Ten golem, że w środku człowiek musi siedzieć, no skąd ta krew? O nie! O nie! No bij tym znakiem! Melepeto! Nie. Dzięki. Dawid dał na Goliborde 10 złotych. Tam, gdzie walczysz z golemem, masz 3 wylądy. Gdy golem stanie między nimi, aktywuje, golem będzie wtedy rażony piorunem. Dobra, widzu!
Pieprzę to w dupę! Przecież to jest oczywiste, ale ja go tak zrobię! Widzu, dosłownie ty jesteś tą emotką nerd! No nie możesz się powstrzymać, jak ktoś gra inaczej niż Rokalone na poradniku na YouTubie! Popieprzy mnie zara! Nie wytrzymam! Daj mi go tak spróbować! Jest w stanie umrzeć w ten sposób. To jest tajna droga, neutralna. Miałem wybrać swoją drogę, tak? Kurde, tym Irden ile ja go biję? Czemu go biję srebrnym? Tyle samo biję ten i ten. Nie, ten po dwa, masz rację. Dwa razy tyle ten bije. Trzy. Cztery! Pięć! A on naostrzony, rację. A i zrobimy go? Ty, HP się odnawia? Ile ma HP? Ty, no już prawie padł! To jest po prostu boss typu Radan. Że dużo HP, nie? RL1. Gość zamiast wchodzić do domu drzwiami, to ściąga okno. Nie. Chodzę przez kibel, rurą. To jest gameplay typu Ork Beach, tak. O nie! O nie! Nie! Zabije nas! Ej, zdenerwował się na low HP, druga faza. Ej, na low HP on jest jakiś groźny. Ty, jaskółka się chyba skończyła, HP się nie ładuje. A ja nie mogę się napić, bo się otruję, ja pierdzielę. Jem kurczaka! A racja, widzę, dobrze mi przypomniałeś. Mam. No kurde, nie mam. O ja pierdziel. Ej, miałem. A, mam. Ej, to całkowicie, o lupę. Ej, to mi wszystkie enchanty zdjęło!
sumie i tak nie miałem. Dobra, filtr Petriego. I... żywotność. Ja potrzebuję regeneracji energii. To, puszczyk. I teraz zaczynamy. Runda druga. Pyk. 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 Gameplay roku. Bitka jest. Nie. Jeden HP ma. Prawdziwy Wiedźmin. No. RL1. Jog. No i lu, jakieś sposoby, pioruny. Stary mi ci łap na podwórku. Błyskawice w butelkę, rozumiesz? Ja biję golema ręką. I to musimy zjeść. Nie pamiętam, co to miało dawać. Coś tam gadał, nie? Ej, co się dzieje? Co on taki się robi? Ej, zostaną tylko wspomnienia, on znika. Nie ma go już. Dobra, ty easy bossek, nie? Wystarczy otworzyć umysł. A nie jakieś piorunki. Dobra. Ty, no nie ma questów już. Soulsowy świr wszystko zaklikać? No tak. Dosłownie jak w Soulsach. Unik, atak, unik, atak. A nie, ten miecz mam. Grupowy. Zlurujmy wszystkie, żeby szybciej poszło. I teraz. Ile jak spadaje taki twar? O kurde, tak leci szybko. Wiesz, że ta baba... Nowy film. Wiesz, że ta baba... Nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie. To co, wracamy, nie? Quest z dzieckiem, to Luis z tym dzieckiem. No nie mogę go znaleźć. A jak nie mogę znaleźć, to jest tylko jedno wyjście. Dziecko nie żyje. Dzięki, Quinto. No fajna ta giereczka, fajna bardzo. Ciągnięty jestem fest w tego wieśka, powiem wam. Gdzie to jest?
tu gdzieś. Tylko pytanie, czy on ma ostatni fragment, ten chłop, czy... Oni mi każą wracać do miasta. Nie wiem. Czyżby nowy klient? Tak. Zapraszam na moją łódź. Co? Bywaj. No przystań pokazuje, ale w dupę co? Co by tu leżało gdzieś? Chodzi o niego, nie wiem, ja chyba wrócę. Tu chyba chodzi o to, żeby wrócić. Pójdę jeszcze do babki, no. Nie gadałem z nią dawno. I... Co się stało? Nie ma nic. Ale wódę mogę kupić. Dobra, i teraz wracamy. Co? Transportuję ludzi. Przewidzisz to. Masz piątaka. Jest. Tak. Witam cię, Alfa. Tak, tu kazali wracać. O, jest ten handlarz. O kurde. Dobra, co on powie, co on powie? Lepiej zachować czujność. Tak? Co? Bywaj. Ty, znaleźliśmy ten list? To nie on? Leo Warden. Nic co nie zrobił? Co powinien? Muszę czekać na kolejny jego krok, ale nie wiem. Tam w opisie questa tak jest. No to samo może się rozwiązać, że to prawda. Wiedz. Kurde, tego fistechu mamy fez dużo, sprzedam trochę. A resztę schowam. Jak dom detektywa? Czy ja dobrego questa mam? Ty, no bo ja nie mogę tego wykonać, bo miałem go zbaitować na bagna. Chyba, że teraz będę mógł. Nie ma i tak innego questa, ale najpierw pójdę do Kowala sprzedać śmieci. Dziwny jesteś. Horda. Babo. Czego? Pokopan. Miecz zakonu. 7 dych, młot, 5 dych.
Bardzo fajnie robić z tobą interesy. Nie da się te Kamori Sadge usunęli taką zabawę w tej grze. Dobra. Tego tu w ogóle nie ma? Czy na górze jest? Ty masz ten item tu? Śpij sobie. Tak? On ma to przy sobie ewidentnie. No ale to musiał... Ja nie wiem jak go zbejtować. Ja nie chcę baraniny zabijać. Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej. Tego twardzi... Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście. Rzeczywiście. Tak? Bywa. Ale czemu ja go nie mogę zbejtować na bagna, skoro było na to w dupę? Opcja wcześniej. Może jakąś książkę? Ja chyba byłem u Baraniny, nie pamiętam właśnie. Czy ja poszedłem, czy zostawiłem to na potem? Może ja to na potem zostawiłem. Gdzie jest mój kot? Zjadłem go. Czego? Co z... No nic, no. Nie ma opcji. Trzeba zabić baraninę. I luj. Ale nie wiem, czemu nie mogę go zbejtować. Jakiegoś buga? Ja wiem, że to jest ten czarodziej, ale... Bogowie zesłali karę na podgrodzie. Popłynęła krew i zapłonął ogień. Mówią, że wysłannikiem bogów był wędrowiec z mieczem ognistym. Ale on ma ostatni... Bzdura! Ponoć zemsty dokonała upiorna bestia. No nie wiem, czy on to gdzieś tu ma? Bo że to gdzieś leży ukryte, ciężko powiedzieć. No ale czemu by to leżało sobie luzem? On ma to przy sobie. Co to Sefir? No w dupę, co to Sefir? No item, którego szukam, no. Ten kamień. O. On go ma przy sobie. Ale zobaczcie, no jest, żeby go zaciągnąć w pułapkę, a nie ma takiego dialogu nawet. Nie wiem czemu, czy ja to spijewczyłem? Wskazuje mi na niego. Dobra. Pieprze zapisuję. Tak? Jestem gotów zająć się baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Co?
tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Nie ogarniam tego. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna, kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. No i dwa questy naraz. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. No. Na obeliskach. Dobra, idę do alchemika. Nie wiem, czy trzeba, ale jak jeszcze jest okazja. Nie ma z nim gadania o tym? Pieprzy mi już z tą grą. Dobra, to co? Na z rękę chyba. Oślepienie, unik. To lub to albo znaki. Zabiliśmy golema ogniem. Luj z tym. Ten unik też fajny. Tylko gromu bym nie mógł grać. Chociaż ten grom to i tak chyba skam bardziej niż użyteczny. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie to. I... Ten szybki jeszcze, czy silny? No to jest na maksa już. Ja ich nie oślepiam przecież. Jakieś tam mam opcje, ale chyba nie na oślepienie. Dobra, pieprzyć. I co? I potki tam. A właśnie, ty. Zrobiliśmy potę.
No. I teraz... Max poziom energii zwiększa. Ta zamieć tu jest taki fake. Dobra, chyba tak zostawimy na razie. Aby 10 białej mewy na potem. Najlepsza część w tej grze. Chyba klimat w ogóle. Bardzo fajny jest. Dobra, czekajcie, czy my coś tu jeszcze, czy nie? To jest git. To jest git. No dobra, robimy to, powaga. Taki mamy klimat. No dobry. No gierka naprawdę ma fajny klimacik. Taki wiedźmiński. Fajnie oddaje te książki ta gra, rzeczywiście. Chyba największa zaleta. Ty, da radę jakoś zwiększyć ten pasek na poty? No, nie mam jedną ciągle. Może nowy armor jakbym kupił, to byłoby więcej slotów. Nowy armor, no. Aj, to do dupy. Bo mnie nawet nie stać. Składało się nie na żarty. Won! Rozpadało się nie na żarty. A bagna? Usług. Przewi czas. Jesteś go... Tak. No nie stać, nie stać. Ciągle w okolicach 5K jestem. Mam dużo rzeczy na sel, jakichś mobów i tak dalej, ale... Nic nie sprzedaję. Tylko kupuję alkohol. Jestem alkoholikiem. Dobra, rozmieścimy wszystko. Może przy okazji znajdziemy... Jak dorosnę, będę barmanką. Wspaniała! To mi się podoba. Wspaniała ulewa. Wspaniała! Pieprzone dzieci. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Odejdź. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Ty! A, nie będzie już bossa? Nie. Nie musisz mi nic mówić. To, kto?
Kurde no. Dobra, jeszcze parę zostało, bo tego 10 jest. Sefira połączyła się z obeliskiem. Kurde. Fajny Wiedźmin, no, fajny. Siema, not mi, witam. Witam, witam. Lurujemy, lurujemy. Met in gameplay. Made it. Kurde, gruby. Ja pierdziele, mnie popieprzy. Won. Lurujemy. Że jestem quick loot, który i tak jest jakiś spowolniony, no ale jest. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Co to znaczy Rems? To tu jest max poziom. Nie wiem, o co ci chodzi w tym pytaniu. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Później mówisz, no zobaczymy. Co tam się będzie dało? Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcie. Umrze to umrze i trudno. Pierwszy raz grasz, to wszystko jest kanoniczne. Rejent. No, pewnie i tak jest Souls-like'owe w dupę. Takie pseudo-gika. Ale no będę grał na max. Znaczy permadef nie, jeżeli tam jest, ale zwykły to tam. Nie wiem, czy jest taki tryb. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Level 1 Wiedźmin tylko młotek. Uo. To gra typu XPP bardziej niż level 1. Sadgę. Sadgę, bo byśmy przeszli. Sefira połączyła się z obeliskiem. Stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Geralt, wiemy już. Zaklęcia. Ile oni jak spadają? On miał jeden expa? Czy mi się wydawało? Tu się nie da farmić expa na mobach. To jak ja mam do wbicia tyle, to nie da się farmić, no.
Czyli jest jakaś blokada, żeby nie przelevelować. Czyli ja ich biję teraz tylko dla składników. Gdzie to jest? A, tu się da przejść. Nie, nie da się. Gdzie my jesteśmy? Tędy przejdziemy? Czy tędy? Luj, co za różnica. Ciężko powiedzieć, czy tędy da radę. Ale chyba ta. Ciekawe, czy te grube dają jeden expa, ale luj z nimi. Ja już tyle tych rzeczy. Za bardzo się tego już nie opłaca lać. A tędy też się przejdziemy. Co to w dupę? Tu jest niby jakaś ścieżka, żeby wejść. A nie, może tu się zahaczy. O, o! No, udało się. Wracamy. Tu jest teleport chyba gdzieś obok. Kurde, co on taki tanki? Co to, boss? No ta, dał 45 expa, czyli boss. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!